13 lutego w meczu na szczycie Ekstraklasy Rekord mierzył się z Akademikami z Pniew. Po przegranej w Tychach sytuacja rekordzistów w tabeli Ekstraklasy była niezbyt komfortowa. Akademia FC Pniewy, gromiąc Krakowian 8-1, odskoczyła pod opiecznym Marcina Biskupa na 6 punktów. Te statystyki sprawiły, iż sobotnia konfrontacja rekordu z liderem nabrała szczególnego znaczenia. Tylko wygrana dawała gospodarzom szansę na medal na zakończenie sezonu. Obie ekipy przystąpiły do meczu z wzajemnie ogromnym, wręcz przesadnym respektem. Dość szybko inicjatywę boiskową przejęli miejscowi i tylko świetnej postawie bramkarza Pniewianie mogli zawdzięczać bezbramkowy rezultat. Dopiero Tomasz Dura zdołał ulokować piłkę w bramce po uprzednim, precyzyjnym dograniu z głębi pola. Trzy minuty później bielszczanie mogli pokusić się o podwyższenie wyniku. Po kontrze lewą flanką Piotr Szymura przymierzył w słupek. Pierwszą bramkę dla Akademii zdobył Łukasz Pieczyński w 12 minucie. Równie bliski szczęścia był w 16 minucie Piotr Bubec, ale i w tym przypadku górą był golkiper Akademii. Po przerwie dynamika spotkania uległa znacznemu spadkowi. Zawodnicy obu zespołów bardziej pilnowali dotychczasowego dorobku, niż angażowali się w grę o pełną pulę. Uderzenie Cleversona z rzutu wolnego okazało się być piłką meczową spotkania. Gra przez ostatnie minuty z tak zwanym lotnym bramkarzem gospodarzy nie dała efektu. Przed rekordem teraz mecz z Nową Katowice, czyli bezpośrednim rywalem do medalu. Bielszczanie tracą do Nowej i Hurtapu, z którym zagrają w ostatniej kolejce ligi aż 5 punktów.